Cześć wszystkim. Dzisiaj zapowiadana akcja obornik. Będziemy wyrzucać dzisiaj obornik od baranów, owiec kameruńskich. Tu z wierzchu jeszcze nie mają tak nawalone, ale pod spodem już jest gruba warstwa obornika, więc pasuje to wywieźć, żeby do wykotu klementyna miała już czysto. Odkazimy wszystko, posprzątamy. Pokażę Wam pryzmę obornika, która jest już w polu. Może widzieliście już w któryś tam z odcinków. Ale tak, najpierw przyszykuję sobie gumiaki, widły, grabie. I w pierwsze wygnam je sobie do pola, do ogrodzenia dla nich, żeby sobie pobiegały. Dzisiaj jest dość ciepło w przeciwieństwie do poprzedniego dnia, czyli poprzedniego odcinka, gdzie sypał śnieg. Dzisiaj jest słoneczko, fajnie ciepło na polu, więc zabieramy się do roboty. Ja wyganiam owce i widzimy się już przy załadunku. Jeszcze od kur sobie tam też wyrzucimy, bo od królików niedawno wyrzucałem, więc nie będzie wywalane. Dobra, więc możemy zaczynać. Owce są już w polu. Tutaj zobaczcie, jest spora warstwa tego obornika. I tak, mamy widły, taczki, gumiaczki i możemy zaczynać. Więc ja sobie załaduję pierwsze taki i będziemy się widzieć, myślę, jak załaduję, ja będziemy wywozić. Nagrałbym Wam, ale jak ładuję to, ale nie mam jak tego zrobić, nie mam żadnego statywu, żeby to trzymać, ani nic, więc musicie wybaczyć. Dobra, zabieram się do roboty. Pierwsze taki załadowane, takie konkretne, to z wierzchu jest na razie zbierane, więc jeszcze takie suchsze jest. Dopiero tam spod spodu będzie cięższe, bo mokre to będzie. Tu skleję, na razie ubrałem i tu z wierzchu. I jedziemy to wywieźć. Pierwsze takie rozładowane. Tutaj staram się to równomiernie tu rozkładać po tej pryzmie, aby wszystko równomiernie się rozkładało, gniło. Tak pryzma wygląda. I tutaj jeszcze Wam pokażę. Owce biegają sobie po wybiegu. Klara i Klementyna. Tak to wygląda. Widzicie, trawy już nie ma. Tutaj jest jeszcze jedno trochę, ale tego już nawet nie skaszam. To już paskudna trawa. Niech to rośnie tu. Nie gnije, będzie lepsza trawa rosła na drugi rok. Tak to wygląda tu owiec. Coś tam jeszcze podskubują gdzie nie gdzie, jak trawa jest. No i ja teraz lecę po następne taczki. Nie będę Wam każdy jednej taki nagrywał, tylko tak stopniowo, jak będzie widać, że ubywa. Dobra, biorę się dalej do roboty. Obornik już mam wyrzucony. Muszę od nowa to nagrać, bo ten urywek przerwało mi coś. Zobaczyłem, że nie nagrywa, a już zacząłem robić. Tu możecie zobaczyć. Wyrzucone, trochę się kurzy od suchej dezynfekcji. Zaraz Wam pokażę. I kopiate taki. Więc tak to wygląda. Trzy takie były. Na koniec jeszcze pojedziemy wywieź to. Tu już sobie właśnie nagrywałem, jak odkażam, a odkażam sandezją, suchą dezynfekcją. I tu już również zacząłem, ale przerwało mi, więc dokończymy, sypiemy, nie żałujemy. Sandezja, sucha dezynfekcja ma to do siebie bardzo dobrze, że nie dość, że odkaża, to tak jak sucha dezynfekcja pozostałe, takie środki
to ona jeszcze wysusza. Czyli tam, gdzie jest mokro, to ona pochłania tą wilgoć i nie jest tak mokro. Tutaj dokładnie sypiemy to, żeby było odkażone. Nawet tu, gdzie nie jest mokro, tam też są bakterie, więc dokładnie wszystko trzeba poodkażać. Dobra, mamy jeszcze tu na środku git. Więc dezynfekcję suchą mamy z głowy. To teraz zrzucę sobie ze stryszku kostkę słomy i będziemy ścielić. Mam już pościelone. Strasznie się kurzy, więc nie wiem, czy będzie coś dobrze widać. Ale wszystko ładnie wyścielone. U baranów i u kur siano. Barany mają, jeszcze zostało mi na wodę przynieść. I już mają czyściutko. Fajnie. Więc tak to wygląda. Strasznie się kurzy. Będę musiał przywietrzyć stajnię. No i teraz jeszcze zawieziemy ten obornik na pryzmę i to będzie chyba koniec na dziś. Więc jeszcze widzimy się w polu. Wywiozłem ostatnie taczki. Pryzma wygląda następująco. Już jest sporo obornika na niej. Teraz już myślę, że jeszcze jedno z dwa razy od królików. Tutaj wywiozę gnój i resztę już będzie składowane tam do tego kręga za stajenką, bo tu już pewnie będzie śnieg, to nie będę tyle targał tutaj, a to będzie leżało tutaj na kupie gniło. Owce na razie niech sobie pochodzą, nie będę ich jeszcze zamykał gdzieś ciepło, tak 2 godzinki niech polatają, bo nie przyjdę. Dobra, na dziś to tyle. Jeżeli taki filmik Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę, komentarz, zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Niech się darzy. Hej!